Cześć, witam. Wdrapałam się na tę oto kwitnącą jabłoń specjalnie dla Was, żeby opowiedzieć Wam o książce, w której jabłka i jabłoń odgrywają ogromną rolę. Oto ona. To jest powieść Tadeusza Nowaka pod tytułem A jak królem, a jak katem będziesz. Książka powstała już bardzo dawno, ma kilkadziesiąt lat, ale przeczytałam ją teraz ponownie i znów się zachwyciłam. Tadeusz Nowak napisał tę książkę zachwycony wsią, bo był pisarzem wiejskim, pisał też przecudne wiersze. Bohaterem, a jednocześnie narratorem książki uczynił Piotra. Akcja rozpoczyna się na wsi przed II wojną światową, kiedy to nasz Piotr jest takim sobie młodzieńcem, przystojnym, hasa sobie, podrywa dziewczyny, wszystko jest fantastycznie, zakochuje się i wybucha niestety II wojna światowa. Piotr zostaje powołany do wojska, jest żołnierzem. Kiedy Polska ponosi klęskę wrześniową, wraca do domu, poznajemy go również po wojnie, kim jest, a więc duża rozpiętość czasowa w tej książce jest, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są jabłonie i jabłka. Wszystko, cokolwiek Piotr przeżywa ze swoją ukochaną Heleną albo z przyjaciółmi, ma związek z sadem. Ktoś już powiedział, był sad. Taki sad był też pod oknem Piotra i te jabłka są nieustannie obecne w jego życiu. Nawet ojciec, kiedy umierał, syn włożył mu do rąk gałązkę jabłoni. Jabłka symbolizują wiele. Jak przeczytałam gdzieś tam w encyklopedii, jabłka według tradycji biblijno-ludowej, jabłko jest symbolem i króla, i kata. Król, no to wiadomo, złote jabłko jest symbolem władzy, mądrości, rozwagi, a jabłka katowskie to jest symbol rozdwojenia ludzkiej jaźni, symbol starcia, symbol walki w człowieku dobra ze złem. A więc i z katem, i z królem w tej książce mamy do czynienia. Są tu trzy przepiękne sceny, w których widać, że Tadeusz Nowak jest poetą. Trzy przepiękne sceny związane z jabłkami. Pierwsza z nich to kiedy Piotr i jego ukochana zbierają jabłka w sadzie, a potem wrzucają je do stawu. Staw czerwienieje od jabłek, kąpią się w nim, w tym stawie chłopcy, kąpią się konie, a także kąpie się Piotr ze swoją ukochaną. Oboje są nadzy i pływają w tym stawie pełnym jabłek, a scena została przedstawiona tak. Pływaliśmy obok siebie zanurzeni z uszami w wodzie, starając się zębami, bez pomocy rąk, schwycić pływające jabłko. I pomieszało się nam wszystko. Nie wiedzieliśmy, czy to jest jeszcze woda, czy też rzeka z jabłek, z którą weszliśmy nieopatrznie, a ona nas znosi pod rajskie ogrody. Dotykaliśmy się rękami, trącali kolanami, trykali łbami w tej wodzie, w tych jabłkach. Czyż to nie przepiękna, romantyczna scena. Wprawdzie Helena widzi ten staw pełen czerwonych jabłek jako staw krwi. To jest pewne takie widzenie przyszłościowe. I druga scena, kiedy kochają się na dachu i tam też jabłka są bardzo ważne. Mając całe zanadrze jabłek, położyliśmy się obok siebie na słomianym dachu, żeby ociupinkę odpocząć. Próbowaliśmy się całować, ale przeszkadzały nam tam w tym garby z jabłek. Leżeliśmy na tym słomianym dachu z piętami wbitymi mocno w kitki, z rękami podłożonymi pod głowy, podnosząc się od czasu do czasu, żeby wprost zębami sięgnąć po jabłko i podgryzać. I jeszcze jedna ostatnia scena, kiedy Piotr jest już mężem i ojcem, bo właśnie w Wigilię urodził mu się syn. I żeby temu synowi dobrze się działo, idzie Piotr do stodoły i przynosi mnóstwo jabłek. Są to złote renety. Bierze z rąk Heleny swojego pierworodnego syna i robi coś takiego. I biorąc dziecko z rąk Heli, położyłem jego luteńkie nasianie. I wyjmując z zanadrza i z kieszeni złote renety, obsypywałem synka dokoła. Gdy jego nagość poczęła się złocić od jabłek, dziadek Jakub zawołał: król, król, królewskie dziecko. W zanadrzu zostało mi jeszcze jedno jabłko. Nie mogłem jabłka wygrzebać, gdy sunęło się za plecy. W końcu miałem je w garści. Chciałem nim ukoronować synka. Rozwarłem dłoń, jabłko było czerwone.
Stałem z tym jabłkiem na wyciągniętej dłoni. Ręka coraz bardziej mi bielała. Widząc to, dziadek Jakub zawołał: to nasze jabłko, rozkraj je, Piotrek, na 5 części rozkraj. Rozkroiłem to czerwone jabłko. Nie ma piękniejszej w naszej literaturze książki o kwitnących jabłoniach i o jabłkach. Japończycy mają swoje sakura, kwitnące wiśnie, a my mamy kwitnące jabłonie. Polecam, przeczytajcie książkę Tadeusza Nowaka, A jak królem, a jak katem będziesz. W niej również znajdziecie tajemnicze wyjaśnienie tytułu. Komentujcie, dziękuję, do zobaczenia.